teraz zapinają, no, zrobimy, będzie ktoś sobie zapnie, tylko samo zapinamy, walczymy. Teraz jest otwarta klamra i to samo. My też wymuszamy na przeciwniku. Popatrzcie, trzymamy, popatrzcie, trzymamy rękę tu. Wyciągnie, trzymamy tutaj na głowie. Teraz też fajne wprowadzenie, obalenie, bardzo, bardzo dobre, to już fajnie dynamicznie robi. Ale nie boli, popatrzcie. Jest, jo, ja wytwarzam na pół, jo mi to samo daje, co nie? I stoimy tak naprawdę, ja sobie pomyślę, że się tam uważa na twarz, jak on przyszedł, też poleci w rękę, nie? Oto właśnie, poleci, właśnie to może być za pół. I można to wymuszyć na zawodniku, bo często nawet będziemy stać tak, gdzieś tu blisko, tak? Stoimy nawet, czy zawsze można wrócić od tej siatki, może być specjalnie do siatki. I w tym momencie możemy zrobić to. Hop, on będzie chciał mnie docisnąć do siatki, tak jakby, co nie? I patrzcie, moja noga, znowu, lewa, wchodzi koło bardzo mocno, koło jego i od razu robię tak jakby, żeby biodro też to uderzyło, nie? I patrzcie, chodzi o to, że jak ja wejdę dynamicznie, czekaj tutaj do ludzi, wejdę dynamicznie tą nogą, puszczam w tym samym momencie rękę i takim ruchem, kulturystym, tu, robię tak i uderzam go tutaj w łopatkę, pod łopatkę. Patrzcie na to, to jest trochę naporu, jest trochę naporu. I teraz ja zrobię taką nogą dynamicznie, bardzo wchodzę tu, żeby on też samą nogą stracił. Ciągnę to troszeczkę w dół, bo tak jakbym chciał to przewrócić, ale chodzi mi o to, żeby zrobić coś takiego. Jest napór, można jest naporu, dobra. I teraz taką wchodzę tą nogą, ręką robię taki zamach, pa, ale tu, hop, i mam tu już zawodnika. Pierwsze to łapię tutaj, żeby mieć kontrolę nad zawodnikiem. Można go spokojnie w jakiś sposób przewrócić na plecy, bądź normalnie po prostu sobie opanować go. To już każdy sobie pod siebie zrobi, ale mówię, robimy to. Trzymamy rękę, hop, hop. Robimy nakład do przodu i po dwa razy, po jeden, po jeden drugi. Robimy tak, gdzieś już trochę skręcona w tą stronę. Nie chodzimy tak, bo to nam te biodro widzicie, nie będzie wtedy. Chodzimy tu. O, żeby już go wybić trochę równowagi. I teraz patrz. I teraz patrz, ta ręka wchodzi, stąd puszcza, dynamicznym, mocnym ruchem, bach, tu łopatkę, gotowanie. Tak? Pokażemy normalnie. I trzymam sobie, czego odchodzę, nie? To też jest bardzo ważne. Będziemy robić w imieniu troszeczkę takich walk szkolnych właśnie z klamry. Pokażę jeszcze raz.